Szczęść Boże, Krzysztof Losz, witam w programie Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj będziemy wracać do tematu upadłości SKOK-u Wołomin. Naszym gościem jest pan Marcin Karliński, Stowarzyszenie Wspierania Spółdzielczości Finansowej im. Świętego Michała. Szczęść Boże. Zacznę od takiej sprawy bardzo ogólnej, ogólnego pytania, które nam przyświeca wszystkim. Czy wierzyciele, mówi się o tych wierzycielach, drobni wierzyciele, prawda, ci indywidualnie byśmy powiedzieli, czy ci wierzyciele odzyskają pieniądze, które stracili na skutek upadłości SKOK-u Wołomin? Na dzień dzisiejszy wydaje się, że bez działań nadzwyczajnych na niwie parlamentarnej, czyli konkretnie bez komisji śledczej i to nie w sprawie, generalnie tak jak proponuje tutaj Platforma w sprawie SKOK, ale konkretnie w sprawie postępowania upadłościowego SKOK Wołomin i nieprawidłowości w tym postępowaniu, ta droga do odzyskania depozytów stoi pod dużym znakiem zapytania. Trwa proces upadłości i w zasadzie, gdybyśmy ten proces porównywali do tego, co się działo w przeszłości, to widzi pan jakieś podobne przypadki upadłości banków, że można by się na tej upadłości wzorować? Jedynym przykładem upadłości z przeszłości jest upadłość sprzed blisko 15 lat Banku Staropolskiego. Notabene upadłość podawana za wzór do postępowania przez Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i na podstawie tej upadłości jakby działania BFG się opierają. Państwa zdaniem, Pana zdaniem, rzeczywiście ta upadłość tamta sprzed 15 lat była prowadzona dobrze, to znaczy, że wierzyciele czy odzyskali większość pieniędzy, czy powiedzmy, no, udało się jakoś zaspokoić ich roszczenia? Tamtą upadłość prowadził syndyk Jan Kanecki z Poznania. Prowadził ją w sposób zgodny z prawem, tak powiem. Dlatego, że prawo upadłościowe mówi o tym, że interes wierzycieli deponentów, a wynika to z nazwijmy to nadzwyczajności instytucji banku. Jest to instytucja zaufania publicznego i upadłość takiej instytucji wymaga określonych, opisanych szczegółowymi przepisami prawa upadłościowego działań. To nie jest zwykłe przedsiębiorstwo, to jest bank. I to prawo upadłościowe mówi o tym, że ci deponenci poszkodowani upadłości mają pierwszeństwo na etapie roszczeń, dochodzenia swoich wierzytelności przed Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, który jest tylko instytucją jakby zabezpieczającą, gwarantującą, nie jest deponentem. I według takich reguł prawa ma procedować syndyk. Tak robił syndyk Kanecki. Przybliżę Państwu ten temat w horyzoncie czasowym. Przez blisko 7 lat trwał proces upadłościowy Banku Staropolskiego. Odbyło się w tym czasie bodajże 5 przetargów na sprzedaż majątku upadłego banku w całości. W końcu zakończyła się ta sprzedaż sukcesem. Nie w pełni, ale deponenci drobni w ilości bodajże kilku tysięcy, a tych istotnych depozytów powyżej bodajże 50 tysięcy złotych było tam kilkaset, zostali pokryci w wyniku tej sprzedaży w całości. Syndyk nie myślał o tym, żeby jako pierwszy punkt postępowania upadłościowego zawnioskować do sędziego komisarza o przejście do sprzedaży w częściach, czyli jakby pozbawienia deponentów prawa do wierzytelności. Mówił Pan o tej upadłości Banku Staropolskiego, że był prowadzony ten proces przez 7 lat przez syndyka. Póki co proces upadłościowy SKOK-u Wołomin jest prowadzony zdecydowanie krócej. Ale Państwo, bo mieliśmy okazję parę miesięcy temu rozmawiać, wtedy mówił też Pan o dużych niepokojach, jakie macie w związku z tą upadłością. Czy tych niepokojów jest mniej? Nie, tych niepokojów nie jest mniej. One się zmieniają, jeżeli chodzi o, nazwijmy to, ich istotne motywy. Dlatego, że w tym postępowaniu upadłościowym ono się rozgrywa jakimś własnym scenariuszem. Tutaj syndyk czy sędzia komisarz zachowuje się, jakby nie rozumiał istoty prawa upadłościowego i idei, która nakazuje mu jakby z definicji wykonywać próby sprzedaży przedsiębiorstwa w całości, po to tylko, żeby ci deponenci drobni byli zaspokojeni. Sprzedanie w całości byłoby z Państwa widzenia, punktu widzenia korzystniejsze. Sprzedanie w całości jest wymogiem ustawowym.
I zapytał Pan tutaj o nieprawidłowości, o nasze niepokoje. Te nieprawidłowości zaczęły się od samego początku tego postępowania, no bo w pierwszym ruchu w kwietniu zeszłego roku syndyk wystąpił do sądu o zgodę na sprzedaż w częściach, tak jakby w ogóle nie widział potrzeby tej sprzedaży w całości, argumentując to w sposób kuriozalny, że przedsiębiorstwo upadłego nie istnieje. To są rzeczy zupełnie abstrakcyjne. Taka argumentacja nie ma żadnych podstaw. Czyli podjąć trzeba najpierw próbę sprzedaży w całości. Jak się nie uda, za jej którymś razem, już nie ma absolutnie szans, ustawa, to wtedy dopiero tak w części. Ustawa, niestety ciągle jest opór drugiej strony, czyli nazwijmy to dysydentów postępowania upadłościowego. Bo to nie tylko syndyk i sędzia komisarz, który się zmienił w międzyczasie i zmienił się diametralnie bieg tego postępowania, bo poprzednia sędzina komisarz jakby wymusiła swoim trybem procedowania na to, że syndyk zaczął procedować zgodnie z prawem. Nawet ustalił dwa terminy przetargów na grudzień i na 3 miesiące później. W tym roku już. Tych terminów harmonogramu nie dotrzymał. Po zmianie ekipy sędziowskiej w grudniu zeszłego roku nastąpił diametralny zwrot w tym postępowaniu. Mimo że żadne okoliczności się nie zmieniły, wyroki poprzedniej sędziny podlegały reasumpcji, czyli jakby zanegowaniu, i przystąpiono do próby, my to nazywaliśmy tak zwanej pomyłki sądowej. Miało to nastąpić w lutym. Powołana została taka fasadowa Rada Wierzycieli, składająca się z trzech instytucji. I ta Rada Wierzycieli miała podjąć, żeby to już nie poszło na konto sędziego, miała podjąć decyzję o odstąpieniu od sprzedaży w całości. Zupełnie nieuprawnioną, bo ustawodawca mówi, że taka sprzedaż powinna mieć miejsce, a nie poddaje to pod głosowanie jakiejś przypadkowej Rady Wierzycieli. To dlaczego Rada jest no, tak wąska? Dlaczego ta Rada, dlaczego użyłem tutaj przymiotnika, że to jest Rada Fasadowa? No właśnie rozmawialiśmy dzisiaj nawet w prokuraturze na ten temat i prokuratura zgłosiła w dniu dzisiejszym, późno, bo jutro się odbywa Rada Wierzycieli, kolejna, której de facto postanowienia nie powinny mieć mocy prawnej, ponieważ została powołana z naruszeniem prawa ta Rada. Jej fasadowość polega na tym, że z definicji Rada Wierzycieli powinna reprezentować większość wierzycieli, w sensie liczbowym, nie kwotowym, większość wierzycieli. I tutaj większość wierzycieli to oczywiście BFG, jako instytucja posiadająca największą wierzytelność, ale dalej jest blisko 700 deponentów już z imienia, nazwiska wylistowanej na liście wierzytelności. I Rada Wierzycieli z definicji powinna ich reprezentować. Więc nawet jeżeli syndyk sobie, czy sędzia wymyślił sobie 3-osobową Radę Wierzycieli, to nie powinien jej skład powoływać absolutnie takiej instytucji, jak powołał, czyli przedstawiciela NBP, który ma wierzytelność 400 tysięcy bodajże złotych. Powinien powołać BFG i dwóch deponentów, bo tam są wierzytelności zaczynające się od 4 milionów złotych. Nie zrobił tego z prostego powodu, żeby BFG posiadało większość w tej Radzie, bo de facto posiadając jeden głos i instytucji satelickiej, nazwijmy to drugi, ma większość i może w dowolny sposób modelować to postępowanie upadłościowe, bo ono się nie toczy w tym momencie w sądzie. Ono się toczy de facto na Radzie Wierzycieli, a sędzia ma czysto formalny wpływ na tę decyzję. Właśnie mówił Pan, że we wtorek, jutro jest posiedzenie Rady Wierzycieli. Obawiacie się z wyników tego posiedzenia, uchwał, jakie mogą być podjęte? Tak, dlatego że generalnie od momentu tej pierwszej rady, o której wspomniałem 25 lutego i jej powtórki 1 marca, gdzie tylko i wyłącznie na skutek zmian politycznych w Radzie BFG udało się zapobiec głosowaniu tej jakby tego punktu dotyczącego odstąpienia od sprzedaży w całości zupełnie bezprawnego. Na skutek tego, że wcześniej odbyła się posiedzenie Rady BFG i Rada BFG zarekomendowała po prostu przeciwko takiemu punktowi i to nie zostało przegłosowane. Obawiamy się jutrzejszego posiedzenia Rady Wierzycieli z tego względu, że postępowanie to nabrało przyspieszenia. Tak jakby ktoś, dysydenci tego postępowania, syndyk, sąd i BFG również, no bo jest tam stroną decydującą, chciał jak najszybciej doprowadzić do
tak zwanej, i tu kuriozum, jednokrotnej próby sprzedaży. Wymyśliło sobie czyli coś. Czyli jednokrotnej, czyli co, podejmuje jedną próbę, jak się nie uda, wtedy tak, w części. Taki czysty formalizm, tak. I to tak wygląda, że to tak ma iść w tym kierunku, że ta uchwała, która została podjęta 1 marca bodajże na Radzie Wierzycieli o podjęciu tej jednokrotnej próby sprzedaży, a potem następna Rada Wierzycieli, która ma już zdecydować o odstąpieniu od dalszych prób, i tak to jest jawnym tekstem napisane w uchwale, ta Rada Wierzycieli de facto ma doprowadzić do takiej legarti z przebiegu tego postępowania, podjęcia tej wymaganą uchwały próby. No i w domyśle ta próba zapewne będzie nieudana, a świadczy o tym chociażby jeden fakt, że prawdopodobnie jutro na posiedzeniu Rady Wierzycieli w Warszawie, w siedzibie syndyka, zostanie wybrana już firma wyceniająca majątek SKOK Wołomin, firma audytorska. I na poprzedniej Radzie, która się odbyła 3 tygodnie temu, był wyraźny sprzeciw i syndyka, i BFG przeciwko jakby dwutorowej wycenie, jakby znalezienia jakiegoś punktu odniesienia, czyli zlecenia tej wyceny kilku firmom. Firmy związane z jakimś ośrodkiem akademickim, z firmą komercyjną, z NBP na przykład, żeby ta wycena była transparentna. W tej chwili BFG lobbuje za konkretnie jedną firmą, która zgodziła się za kuriozum 200 tysięcy złotych wycenić ten portfel kredytowy 200 tysięcy to Pana zdaniem mało, dużo? Przy takiej pana, wycenie? Zacznijmy od tego, że ten portfel wart jest 2 miliardy nominalnie 800 tysięcy złotych. I jest on efektem, tak jak sam KNF napisał w swojej opinii, niespotykanej dotychczas w systemie finansowym Polski skali przestępstw. Portfel, który zaleceniem samego KNF-u z lutego zeszłego roku miał podlegać audytowi śledczemu. Takie zalecenie zostało wysłane do syndyka. A czy został wykonany audyt śledczy? Nie, zostało wysłane do syndyka w lutym i ani syndyk, ani sąd nie widział potrzeby takiego audytu śledczego, a widać, że teraz wręcz niechętnie jest przyjmowana ta sugestia, dlatego że cóż, ten audyt śledczy zakłócałby w pewien sposób, w cudzysłowie, niezależną wycenę, którą ma wykonać w tej chwili jedna firma. Nie ma możliwości realnej wyceny tego portfela 25 tysięcy kredytów bez audytu śledczego, dlatego że nie ma możliwości oceny, jaka ilość tych kredytów była efektem przestępstwa, jaka być może jest utajniona w sposób specjalny niespłacana, a jaka jest stracona, nie ma takiej możliwości. Stąd ten audyt śledczy jest pewnym takim cierniem wokół instytucji, które zabiegają od początku tego postępowania o to, żeby jak najszybciej ten portfel kredytowy zamieść pod dywan, żeby nie znaleźć... No właśnie, bo Państwo powtarzacie, mówię Państwo, bo nie tylko Pan się wypowiada w sprawach SKOK Wołomin. Część wierzycieli zabiera głos tych, którzy stracili swoje depozyty. I tam jest właśnie powtarzany argument, czy pretensje do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, że to no, on nie dba też o ten dobry przebieg procesu upadłości. Jaki interes miałby fundusz gwarancyjny, bo w zasadzie teoretycznie no, powinno mu zależeć też na zebraniu jak największej pieniędzy, jak większej ilości pieniędzy w procesie upadłościowym, bo to trafi też na konto BFG, prawda? Bo przecież fundusz wypłacał część pieniędzy poszkodowanym depozytariuszom, więc jaki interes ma BFG, żeby no, z Pana słów wynika no, wręcz sabotować, tak można powiedzieć, ten proces upadłości? Oficjalnie stanowisko BFG jest takie, że stara się odzyskać jak najwięcej na rzecz samego funduszu gwarancyjnego. W związku z tym nie pasuje mu prawo panujące w tej chwili w Polsce i prawo, którego powinien się trzymać syndyk, że pierwszeństwo mają drobni deponenci i to oni przechodzą na konto jednostki kupującej ten bank upadły w całości. Ale zastrzegam, tutaj jest brak logiki w takiej argumentacji. Oczywiście jest to taki pozór, że BFG reprezentuje jakby interes publiczny. Brak jest logiki z tego względu, że
wypłata z BFG to 2,2 miliarda złotych. Brakujących pieniędzy w tym bilansie skoku Wołomin to blisko 2,5 miliarda złotych. Proszę zwrócić uwagę, że kwota, o którą walczy, udaje, że walczy BFG z tymi drobnymi deponentami, to kwota 110 z grubsza milionów złotych. Cóż to jest przy stracie BFG rzędu no, ponad 2 miliardów? Tak. To jest kropla w morzu. BFG powinno zależeć, patrząc z punktu widzenia jakiegoś analityka finansowego na to, żeby wręcz doprowadzić do tego audytu, wręcz doprowadzić do realnej wyceny tego portfela, i bo z tego mogą być jakieś pieniądze. Ta kwota, te 100 milionów złotych, nie powinna rzutować. Tym bardziej karygodne jest to, że BFG lobuje w kierunku pozbawienia deponentów możliwości odzyskania tej wierzytelności, przechodząc do następnego punktu programu. A przecież jeżeli to się odbędzie w sposób niezgodny z prawem, to tak czy owak z opóźnieniem 10-letnim ci deponenci odzyskają od Skarbu Państwa tą wierzytelność. Tak czy owak państwo za to zapłaci, więc wpuszcza się państwo w dodatkowe koszty. To nie jest tak, że jest w tym logika. Nie ma w tym logiki. Tu ewidentnie nie ma logiki i BFG, opierając się to na dyrektywach unijnych niezaimplementowanych, to w tej chwili tworząc taką fasadę przetargu, tą jednokrotną próbę, tą nietransparentną wycenę, ten pośpiech w tym postępowaniu, wyraźnie wskazuje na to, że jest tutaj jakieś drugie dno w tej sprawie i komuś wyraźnie zależy na tym, żeby ten portfel kredytowy nie znalazł się. Jakie może być drugie dno? Nie znalazł się w rękach jednej instytucji. No cóż, drugie dno polega na tym, o czym pisał w doniesieniu do prokuratury pan poseł Schmidt, z którym współpracowaliśmy w zeszłej kadencji, w październiku zeszłego roku. Otóż za upadłość skoku Wołomin znaczną winę ponosi brak nadzoru ze strony KNF-u. To zawiadomienie zostało złożone, tak jak powiedziałem, do prokuratury, nie podjęte zostały działania wyjaśniające. Przypomnę, że środowisko personalnie BFG, KNF-u jest to środowisko no, ludzi związanych z systemem. Czyli jedna duża grupa, tak? Tak, jedna duża grupa, więc jeżeli ktoś popełnił jakieś zaniechania w tym, to ja rozumiem to, że może być tutaj próba jakby zamiecenia sprawy pod dywan, prawda, żeby te zaniechania nie wyszły. A czy tę sprawę mogłaby wyjaśnić komisja śledcza? Myślę, że to jest jedyna instytucja, która powinna tą sprawę wyjaśniać, bo mogę się pochwalić, że w efekcie naszych działań został prowadzony po rocznych staraniach prokurator jako strona, jako jednostka nadzorująca to postępowanie upadłościowe tydzień temu. Ale to nie są siły, środki ludzkie, żeby jedną osobą czy jednym prokuratorem, który prowadzi to postępowanie w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga, tą sprawę rozwiązać. To nie ten gabaryt sprawy. Tutaj jest potrzebne wezwanie przed komisję syndyka, sędziego, szefa BFG poprzedniego, czy aktualnego, członków zarządu, żeby wytłumaczyli się z pewnych działań, z pewnych nielogicznych z punktu widzenia prawnego zachowań, z tego, że tworzy się jakąś fasadową radę, która ma przeprowadzić pewne decyzje, no to są rzeczy skandaliczne, zupełnie nie mieszczące się w porządku państwa prawa. No, ja rozumiem, że ta kwota, o którą tutaj rozbija się sprawa, czyli kradzież tego 2,5 miliarda jest duża i ukaranie winnych mogłoby zatrząść fundamentami tego państwa, no, ale nie wiem, czy warto na takich fundamentach cokolwiek budować, bo jeżeli ta sprawa nie zostanie wyjaśniona, nie powstanie komisja śledcza, uczulam państwa na punktowanie polityków wszystkich możliwych opcji. Co zrobili w tej skandalicznej sprawie, bo w ciągu roku wyparowało podobną metodyką systemu BFG blisko 5 miliardów złotych z państwa kieszeni, generalnie z naszych kieszeni. I nikt się tym nie interesuje, nikogo to nie obchodzi. Obchodzi parlament w tej chwili, komisja śledcza w sprawie Amber Gold, gdzie już nikogo nie uda się ukarać. A tu, gdzie są środki, gdzie są pieniądze, gdzie można ukarać winnych, to zamyka się sprawę na poziomie zespołu parlamentarnego. Ale może komisja śledcza powstanie. Mam nadzieję. Może lobbying telewizji Trwam sprawi, że...
coś się ruszy. Społeczny przede wszystkim. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Marcin Karoliński, Stowarzyszenie Wspierania Współdzielczości Finansowej im. św. Michała. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.